Ona pierwsza ulicaka. Dobrze. Rozmawiana jest to ulica Żańska. Jednak tutaj zauważyliśmy, że trzeba nie zrobić od Neusdens do końca miejscowości z tym szorem, jakby odejściem do wału. Najgorszy odcinek. Ta droga jest w chwili obecnej drogą bitumiczną. Pod nią znajduje się stary dróg Kociełby. Najgorszy w chwili obecnej wygląda sytuacja de facto wewnątrz wsi. Czyli tak przyjęliśmy, że od wykonanej nowej nawierzchni pod wiaduktem BLD dotąd jest stary asfalt. Przy czym mieliśmy dorobienie tego do hali, to z różnych względów. Nie typowo komunikacyjnych. Państwo myślę, że większość zna ten teren, zna tą halę, wiecie, co się tam dzieje. Stąd jest to pokazane, jako ciąg drogi. Ten odcinek od Żańska de facto biegnie tak. Ten odcinek, czyli od głównego ciągu, ten ślepy osiedlowy, tutaj jest wskazany, jeżeli by się udało, to w destrukcji. Myślę, że jak najbardziej jest to wystarczające tego odcinka. Niemniej jednak tutaj nigdzie nie ma obwodnienia, też musimy robić tego środka. Ulica Leśna to myślę, że jest wpisana dodatkowo, jeżeli ten zamysł by się nie udał. Leśna zaczyna odtąd, to jest właśnie ten ciąg. To do wału, myślę, że to oczywiście odpuszczamy. I Leśna jest do hali, to jest jak gdyby powielone w tym odcinku. W chwili obecnej część, ona była wykonana w tłuczniu. Tutaj własnym funkcjom i staraniem mieszkańcy wykonali od takiego najgorszego odcinka mniej więcej odtąd dotąd. Z demontażu płyt utwardzili to. Tam mieli problem, że im woda ciągle stała i wymywała to kruszywo. Też trzeba przyznać, że już mówimy o szczególnych drogach, że troska tych okolicznych mieszkańców jest przewyższa w znaczny sposób to, co gdzie indziej spotykamy. Ukryta typowa osiedlówka do kilku domków. To chyba pan zauważył. Ulica na Miejskich Łąkach. To jest jedna z tych dróg strategicznych. Wesoła się odstała. Wesoła, może wrócimy na Miejskich Łąkach. Najpierw na Miejskich Łąkach. Może zapnijmy, panie Piotrze, skończmy to. Na Miejskich Łąkach Piotrek najpierw. Troszkę, żeby można było pokazać oprócz. W części tej drogi nawet fizycznie nie ma. To jeżeli wskazujemy drogi strategiczne, uważałem, tutaj też poprosiłem komisję o to, żeby o tej drodze pamiętać. Kwestia połączenia tych olbrzymich terenów, które są inwestycyjnymi, bronzowo-zamolonymi, z Żańską jest absurdem. Wąziutka drogowa nie poradzi sobie tego z tej strony. 3-metrową drogą też nie ma możliwości. W planach miejscowych jest dużo dróg wyciętych, niemniej jednak istnieje konieczność połączenia z rondem. Tak jak Państwo widzicie, jest tam jeden wypust z ronda, właśnie żebyśmy się włączyli. W chwili obecnej jak gdyby z boku tego rondu dojeżdżamy, tam nikt nam się nie zgodzi na to, żebyśmy się tak włączyli tą wąziuteńką ścieżką istniejącą obecnie na Miejskich Łąkach. Trzeba wyciąć kawałek zgodnie z planem drogi. Czy byśmy to zrobili na tym odcinku, czy na tym odcinku, to jest kwestia wtórna. Musimy się włączyć do ronda. Nie powiem, że jutro, że nie powiem, że w przyszłym roku. Niemniej jednak nie możemy tego na długie lata odwlekać, bo tu się już coś dzieje też. Poza tym, nie wiem, czy Państwo też szokowaliście, jak była budowana BLD, co się działo, czy mieszkańcy tą jedyną dróżką mieli olbrzymi problem, żeby się wydostawać z miejscowości, także to byłaby droga jednocześnie alternatywna. Możemy to zrobić. Panie, a pan sołtysa, pan sołtys i pan prowinger mnie upoważnili właśnie do przekazania kilku uwag. Pan sołtys prosił, żeby tylko tą drogę zrobić do ulicy Ukrytej
dalszej części ulicy Leśnej pan Zbyszek Wątwider własnym sumptem robi drogę. Ta droga jest porządna i nie chcę zrobić dalszej, żeby to robili w asfalcie. Gdyby to było społecznie odebrane, czy tam idzie asfalt, aż do fal. Pan Zbyszek mówi, że on chce zrobić tę drogę i dziękuję bardzo. Radzie, że pamiętam. I dotąd miałaby być, proszę? Dotąd to miałaby być. I ukryta ulica też sołtys prosi, bo on ma kostkę blokową. Tam może troszeczkę parę metrów tej kostki zabraknąć i mieszkańcy w Sączynie społecznym w przyszłym roku kostką wyłożyć tą drogę. Także ta droga odpadnie. Ukryta odpadnie i część leśna odpadnie. I pan prosił właśnie, żeby wziąć pod uwagę tą nakładkę, żeby czy w przyszłym roku zrobić, czy to jest ta ulica jest bardzo fatalna na ten kawałek tej Odrzańskiej. I jeszcze ulica Wesoła. Pan Rysiu stwierdził, że na Wesołej ulicy tam jest współczeń, była droga robiona własnym sumptem, oni tam robią, tam co roku się jeden wóz tylko się dodaje na dziurki, oni tam pilnują, to i też te ulice nie robią. Nie robisz tej Wesołej? Wesołej nie. No, na Wojtek, proszę o takie, taką informację, bo ci ludzie tam wyzwaniają troszkę inne podejście, ale to państwo też z Fidele znacie. No, ale to pana powiem wszystko. Czyli ukryty wesoły i ukryty ślady. Tak. I odza... Nie, nie wykryć tamtą krytą, że mieszkańcy to jakby ułożyć na kostkę. Tak. Kostkę będzie musiał. Jest ta kostka i mieszkańcy kostkę. Ale jeśli nie, bo pan Wyszek robi cały czas tą drogę własnym tym. Tak, jeśli 800 metrów już drogi położył kwadratowy, jeszcze tam zostało to i będzie zrobił. Pan wzięła stąd, że tutaj radny Stawnica potwierdził, że w momencie, w którym byliśmy, to rozmawiać o tym. No ale w trakcie. Ale to sołtysa nie było. Nie jest uzasadnione jak najbardziej. Jeżeli nie mówimy, taka jest propozycja, to nie ma problemu. Tak, to mówię, sołtys bardzo nalega właśnie na nakładkę tego odcinka do ukrytego, tam jest naprawdę fatalne. Ja tylko jeszcze dodam, że właśnie uważam, że gmina powinna się w jakiś sposób też dołożyć do remontu ulicy Leśnej, pomóc panu Puszkowi, ponieważ wiele imprez gminnych o charakterze nawet takim większym niż tylko gminnym się tam odbywa. Jest to ten teren właściwie taką wizytówką dla wielu gości przyjeżdżających. Szkoła w Kamieńcu dojeżdża tam kilka razy do roku służby gościnny pana Zbyszka. Wszystkie imprezy gminne o szczeblu ważnej rady też tam się odbywają, więc powinniśmy to zadbać, żeby wiatr ten teren naprawdę wyglądał w bólu. Dlatego bardzo bym prosił właśnie o nakładkę, bo tam pan Zbyszek sobie jakoś radzi. Tylko chodzi o mieszkańców, bardzo dużo trudniejsze, bo ludzi przejeżdża tą drogą, a ta droga tam pan Magiela może stwierdzić, że w niektórych miejscach 2 metry może ma. I pójdzie się, tam zrobić właśnie tą nakładkę do ulicy Ukryży. I to jest bardzo pilne. A resztę pan myślę, prawdziwie. No, jakby co po tyle z nakładka jest. Nie jest to duże, długie. Proszę państwa, nie mówmy nakładka. Tam trzeba wykonać przebudowę drogi, proszę państwa. Nie mówmy nakładka cienko, szybko. Nie, no trzeba wykonać przebudowę drogi. Przede wszystkim na odcinku tym zabudowanym od Szańskiej. Tam musi być rozwiązana kwestia odwodnienia. Wstępnie nawet tam już rozważaliśmy to w zeszłym roku z projektantem. Kwestia jest wykorzystania tego rowu. Jeżeli mieszkańcy by się zgodzili, stosunkowo niewielkimi środkami można byłoby to zapewnić. Wykonanie samej nakładki na tej beczce, która tam obecnie jest, to jest bardzo krótkotrwałe działanie. Dobrze, tak. Chciałam również dodać, że bardzo się cieszę, że te drogi są uwzględnione i będą, i są harmonogramy, że będą robione plany. I tutaj również popieram zdanie pana Makieły, że jeżeli tam Odrzańską, no to odwodnienie, bo faktycznie, żeby to ona ta droga służyła na dłuższy okres, a nie tylko na 10 lat. Dziękuję bardzo.